Na północno-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Granada, liczące około 125 tysięcy mieszkańców. W centrum miasta znajduje się park zwany Centralnym. Na obrzeżu parku stoją dorożki obwożące turystów po kolonialnej części miasta. Granada jest jednym z najstarszych miast w Nikaragui. Została założona w 1524 roku przez hiszpańskiego konkwistadora Hernandeza de Córdoba. Na miejskim targowisku można się zaopatrzyć niemal we wszystko. Nikaragua ma 129,5 tysiąca kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy ponad 6 milionów mieszkańców. Niezależność od Hiszpanii uzyskała w 1821 roku, ale niezależną republiką uznawaną przez społeczność międzynarodową stała się w 1850 roku. Zapachy nie zachęcają do długiego przebywania w tej części targowiska. Nad dachami domów widać wieżę katedry. Miejski ratusz. Tak też można zarabiać na życie. Pomnik matki w parku centralnym. Pałac episkopalny z 1913 roku. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w stylu neoklasycznym. Pierwszy kościół w tym miejscu został wybudowany w 1525 roku. Budowa katedry w obecnym kształcie została rozpoczęta w 1880 roku. Wnętrze katedry jest trzynawowe. Ołtarz w nawie głównej. Są jeszcze cztery ołtarze boczne, a to jeden z nich. Plac Niepodległości i obelisk poświęcony bohaterom walk o wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego. Został wzniesiony dla upamiętnienia stulecia niepodległości, którą Nikaragua uzyskała w 1821 roku. Centrum kultury na terenie dawnego klasztoru franciszkanów.
orośnięty palmami dziedziniec klasztorny. Posągi prekolumbijskie znalezione na wyspie Zapatera, wykonane w okresie od IX do XII wieku. Wieże i kopuła katedry. Fasada kościoła świętego Franciszka z 1529 roku. Fontanna z końca XIX wieku, zwana monumentalną. Zabytkowy dworzec kolejowy z 1888 roku. Kaplica dusz na zabytkowym cmentarzu w Granadzie. Nekropolia w Granadzie jest uważana za najstarszy cmentarz katolicki w Ameryce Środkowej. Pochowano tu 6 prezydentów Nikaragui. Grób pierwszego prezydenta Fruto Chamorro. Jest tu wiele mauzoleów i grobowców należących do najznamienitszych rodzin z Granady. Zdążyliśmy przed zapadnięciem zmroku wspiąć się na wieżę kościoła La Merced, by z góry spojrzeć na Granadę. W oddali katedra, a z niebieskim dachem kaplica Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Widokami na kolonialną starówkę kończymy pobyt w Granadzie.